Przez dwa dni kościerzynianie mogli skorzystać z wyjątkowej promocji. Wszystko za sprawą akcji Miasto za półceny, dzięki której we wszystkich punktach biorących w niej udział można było zakupić niektóre towary 50% taniej. Pomysł przyjął się w naszym mieście i prawdopodobnie będzie kontynuowany w przyszłych latach. Z weekendowej promocji skorzystało wiele osób, ponieważ kościerskie lokale zaoferowały całą gamę możliwości. Za połowę ceny można było m.in. kupić bilet do kina, popływać w kościerskim basenie czy też zjeść smaczny obiad. Zdaniem Jana Ditricha, dyrektora Kościerskiego Domu Kultury, dwudniowa promocja była szansą do wypromowania lokalnych przedsiębiorców, którzy, aby dołączyć do akcji musieli tylko wskazać promocyjne produkty i obniżyć ich cenę. To była ogromna szansa do wypromowania swoich produktów wewnątrz tego miasta, także powiedzenia mieszkańcom, popatrzcie jak my wyglądamy teraz, co mamy wam do zaoferowania. W weekendowej akcji udział wzięli Cukiernia Sowa, Restauracja spa Bazuny, Hotel Strzelnica, Hotelik, Kościeżanka, Rzemyk i Podkórem, Da Grasso i Gruby Benek, Aqua Centrum, Klub Bilardowy Usmabila, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Centrum Informacji oraz Kino Remus.